Toyota Corolla E12, siadł nam wycieraczki mechanik tutaj. Nie możemy odkręcić tych śrub, więc zaraz idziemy do mechanika. Część kupiona na Allegro. Pokażę, jak obecnie działają wycieraczki. Jak one teraz działają. O. I słychać ten dziwny dźwięk. Gdy im pomożemy, to one się odchylą. Tyk, tak działają i stają. Więc cóż, część kupiona na Allegro kosztuje 49 zł plus wysyłka 67, bo było tylko kurierem. Wycieraczki stawiamy na swoje miejsce, wyłączyliśmy i jedziemy do mechanika, gdyż nie możemy odkręcić tych śrub. Tych dwóch śrub nie możemy odkręcić. Krytka myje WD-40, one są na kluczym 12. Niestety. 2006 rok, przez 15 lat śruby pewnie nigdy nie były odkręcone, więc się na tyle zastały, że zostawiam to do zrobienia mechanikowi, panu elektrykowi. A tak wygląda mechanizm wycieraczek zakupiony na Allegro za 49 zł, oczywiście. Corolla 65 i tutaj to chodzi. Tu jest silnik połączony z tym i ten system powoduje to, że się obraca. A te śruby to te, których nie możemy odkręcić. Nie reklamuję żadnych części na Allegro zakupionych, to kosztowało 49 zł. Jeszcze nie jesteśmy pewni, czy działa, gdyż go nie podłączałem. Tutaj jest wtyczka, wymiana. Gdybym odkręcił te śruby, nie jest skomplikowana. Jeszcze ciekawostka, oglądając aukcję na Allegro, zobaczyłem, że ten silnik od tylnej wycieraczki jest za 2002 zł wystawiony. Nowy. Więc skoro silnik kosztuje 2002 zł, ten, to nawet nie chcę sprawdzać, ile nowy by kosztował ten cały zestaw. A tak kosztuje 49,67 z wysyłką. A oto miejsce od środka, gdzie znajduje się ten mechanizm. On znajduje się tu. Nie jest zbyt skomplikowany. Tu jest silnik i wszystko. Możemy nawet sprawdzić, czy działa, podłączając go pod to, jak jest przymocowane. Tutaj jest to właściwie wciskane i trzyma się na podszybie. O, tutaj się wciska pod szybę i cały ten boczek, cały ten plastik wychodzi. Tu była jeszcze uszczelka, która jest prawie nie do zamontowania po jej jednorazowym zdjęciu. I tutaj drugi. O, tutaj jest na wcisk. Demontujemy to, właściwie nawet wystarczy tą część zdemontować, prawda, żeby było. Odkąd to naruszyłem, samochód jak jedzie, to mi tutaj trzeszczy wszystko. Ale jak mówię, naprawa nie jest skomplikowana, trzeba okręcić właściwie te dwie śruby, zdemontować ten boczek. Ja nie jestem w stanie odkręcić tej śruby i tej, popuskałem ją WD-40, więc wymieniać ją będzie elektryk. Jedziemy. Po wizycie na warsztacie, gdzie nie będę nagrywał, pokażę, czy wycieraczki działają. Jak mówię, teraz działają, że się blokują przy użyciu. Zobaczymy, czy część używana z Allegro będzie częścią sprawną i naprawi ten silnik. Naprawi mi wycieraczki. Jeszcze ciekawostką, że na szybie obecnie jest tak zwana niewidzialna wycieraczka, czyli jakiś lubrykant, czy cokolwiek, jak to nazwać, nanotechnologia, która powoduje, że woda nie osiada na szybie, a się skrapla i spływa i przy prędkości zostaje zdmuchiwana, że może teoretycznie to zastąpić wycieraczkę. Ja na szczęście, jak mi wycieraczki siadły 2 czy 3 dni temu, jeszcze deszczu nie spotkałem, ale na wszelki wypadek niewidzialną wycieraczkę założyłem. Przetestuję niewidzialną wycieraczkę. Jak już, mam nadzieję, wycieraczki będą moje sprawne, przetestuję na tej zasadzie, że jak padnie też, to zobaczę, czy ona działa. Dziękuję, na razie i jadę do Was. Wizyta u elektryka się udała, wycieraczki, mechanizm wymieniony, całość naprawy trwała 10 minut i proszę, wycieraczki działają. Część z Allegro, używana, niby z gwarancją, niby nie. Tutaj spiskiwacze. Działa, nie zatrzymuje się, nie ma problemu. Wymiana, tak jak mówię, mechanik w minutę odkręcił tą śrubę, tutaj pod tymi są jeszcze kolejne śruby i jeszcze później spasować to. O, proszę, nie do końca się spasowało i tutaj ten plastik wychodzi i mam dziurę pod szybą.
dobro, to trzeba poprawić. Mówiąc w skrócie, ten plastik jest bardzo badziewnie spasowany i brakuje tutaj elementów. Ja widzę, że będzie mi się wychodził po prostu. Potrzebne jeszcze tutaj widać jakiś ten, to będzie mi latać i tak dalej. Ale jestem zadowolony. Wymiana, praca, 5-10 minut zajęcia, 3 dychy na warsztacie zostało. No ale wycieraczki działają. Teraz będę testował niewidzialną wycieraczkę, jak już mam swoje. Dobra, dzięki.